okolice Koliby na końcu świata. Nie, ten słup taki podobny jest do tych starych graniczniów, co są w Zbytkowie. To jest granica obecnie Polski i Czech w Ruptawie. Ale podobny jest. Też taki półokrągły, nie? To jest przemalowany ten słup. A tam jest następny. Widać, mamy nieco identyczny ten słup. Obecna granica polsko-czesko. Tam powinno być kółko. Widzisz, ona tak pokazuje i tak. Ta jak ta trowa tu je wysieczu, no to pod kątem prostym tu idzie. Bo te stare, one mają też takie kółko, nie? I one tu, to tu je coś jest poprzerabiane. Tu już jest nowo wytyczona granica. Co świadczy, dobrze widać, że te słupki są inne. No ich budową jest przypomina tamtym. I to jest stary słup Prusy, Austria. Słuchajcie, mamy kolejny słup. Znaczy raczej dwa słupy. Tutaj jest L na słupie, trochę słabo widoczne. L Loslau, czyli granica państwa stanowego Wodzisław. Wodzisław Śląski. Za tym słupkiem jest tutaj, troszkę to słabo widać, jest U, czyli Ostrejsz. Takie O z dwoma kropkami na górze. Zaś tu wyraźnie widać P, czyli Prusy, 30. No to sobie proszę wyobrazić, że te słupy mają co najmniej 90 lat. No Loslau to musi mieć więcej. Na pewno mają więcej jak 90, bo przecież my mieli niedawno 90-lecie niepodległości. Polska, nie? Pierwsza wojna w 14 wybuchła, nie? No, a skończyła się w 18. No, ale a to była wybuchu wojny. To ustalili po wojnach śląskich między Prusami a Austrią. Ale to rozumiesz, 100 lat już jest od wybuchu wojny, także to już ponad 100 lat jest na pewno. Ponad 100 lat te słupy mają. To musi być po tej stronie. Zaś mamy słupek wodzisławski Loslau. A on jest i nawet tu mój jakiś polski, znaczy te teraz nie. Jakieś współczesne numery. No proszę, takich odkryć się dokonuje. No być może, że on teraz ma granicę też jakąś teraźniejszą ważną. To się nazywa połączenie wypraw rowerowych z nauką historii. I to tej, której nie uczą tak w szkołach. Ktoś powie zwykły kamień na drodze, a to jest znowu słupek. Pytanie tylko, czy to jest Wodzisław, czy granica państwa. Na razie się tego nie dowiemy, bo trzeba by było wziąć... Też ma współczesne numery jakieś. Trzeba by było wziąć łopata i go odkopać. Zaś mamy słupek wodzisławski. Loslau. Troszeczkę wyjęty.
przeze mnie, ale słupek Wodzisławski znowu loslał. Kurde, to cię... Zaś mamy słupek. Granica Prusy, Austria. Ale tak jak go domy, że coś tu jest nie tak z tą granicą. Bo od południowej strony jest P, a to powinno być Austria. Trzeba to wyjaśnić. A tu jeszcze o dzisiaj byli na Ty, ale tu. A widzisz, Pastuszyniec to się nazywa, to jest ten las. A jest P, jest. Tu jest P. Chwila. To jest O. Słabo widoczne. O, z dwoma kropkami. I tu był z pewnością herb austriacki. Znowu mamy Wodzisław. Na granicy tej Cisówki ze... L widoczne. Słabo, bo słabo, ale widać. Zaraz dowiemy się, co to za okolica. Tu jakoś stodoła stoi. Tam było skrzyżowanie ulic i będziemy wiedzieli dokładnie, kajmy są. No, skrzyżowanie Lipowej z Polną, dobra. Mamy go. Mamy go tutaj. Po lewej stronie. Eksploratorzy.pl forum. Tam my się dowiedzieli o tym słupku. Faktycznie jest. Jest, jest, jest. Ale to jest. I tu jest teraz problem. Bo ta granica się z Wodzisławiem nie zgadza. To jest 11. Graniczny. To jest państwowy. I to jest słupek Prusy Austria. Prusy Austria. No i teraz pojawia się problem. Czemu tam był Wodzisław? Co to jest? 14, aha. Po tej stronie Prusy. Zachód słońca. To jest niemożliwe, ono tak szybko znikło. I Charlotta. Redutowy. I kominy z Rybnika. Tamta wieżyczka chyba widać na nim. I pradziad. Widać zarysy tej wieży. Pewnie, że widać. Mam cię, pradziad. To jest pradziad. Mnie się zdarza, że ta wieżyczka tam widać. Tak.